Trombofilia. Trombofilia, inaczej nadkrzepliwość, jest to przeciwieństwo hemofilii, czyli predyspozycja do powstawania zakrzepów. Choroba polega na zwiększeniu stężenia trombiny powyżej normy. Ryzyko powstania zakrzepu wzrasta wraz z wiekiem. Zakrzep może pojawić się w żyle albo w tętnicy. Chorobę tą należy podejrzewać, jeśli zakrzep pojawi się przed 50 rokiem życia lub gdy zakrzep pojawi się w nietypowej lokalizacji, np. w żyle wrotnej. Trombofilie dzielą się na te z małym ryzykiem i z dużym ryzykiem. Do trombofilii małego ryzyka zalicza się niedobór białka C, niedobór białka S i mutacja czynnika 5-Leiden u heterozygot. Do trombofilii dużego ryzyka zalicza się APS, czyli zespół antyfosfolipidowy, niedobór antytrombiny i mutacja czynnika 5-Leiden, ale u homozygot. Homozygota to sytuacja, gdy są dwa identyczne alele danego genu. W tym przypadku mówimy o zmutowanym genie. Natomiast heterozygota to gdy jest jeden alel zmutowanego genu, a drugi jest prawidłowy. Trombofilie mogą być wrodzone lub nabyte. Szacuje się, że wrodzone występują około 8% populacji Europy. Wrodzone dzielą się na cztery kategorie. Nieprawidłowości osoczowych białek krzepnięcia, np. czynnik 5-Leiden. Niedobór endogennych inhibitorów krzepnięcia, np. białka C. Pośledzenie fibrinolizy, np. niedobór plazminogenu. Odporność na APC, czyli na aktywne białko C, np. czynnika 5-Cambridge. Do trombofilii nabytych należy APS, czyli zespół antyfosfolipidowy, hiperhomocysteinemia, zwiększenie aktywności czynników krzepnięcia, np. 8, 9 i 11, HIT typu 2, czyli małopłytkowość wywołana przez heparyny i nabyta odporność na APC, czyli na aktywne białko C. Typowe objawy to pojawienie się zakrzepów u osób pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Zakrzepy mogą być lokalizowane w żyłach, np. w żyłach kończyn dolnych i w tętnicach. Zakrzepy w tętnicach są typowe dla APS, czyli zespołu antyfosfolipidowego. Inne objawy to martwica skóry i powikłania położnicze. W diagnostyce podstawą jest morfologia, gdzie można zaobserwować skrócenie PT, czyli czasu protrombinowego. W normie PT powinien wynosić od 12 do 16 sekund. Również obserwuje się skrócenie APTT, czyli czasu przejściowe tromboplastyny po aktywacji, która w normie powinna wynosić od 26 do 40 sekund. Innym badaniem jest oznaczenie stężenia D-dimerów. W normie stężenie D-dimeru powinno nie przekraczać 500 mikrogramów na litr. Jeżeli stężenie D-dimeru nie jest podwyższone, to pozwala to wykluczyć powstanie zakrzepów. Wykonuje się jeszcze badanie USG naczyń krwionośnych w celu znalezienia ewentualnego zakrzepu. Innym badaniem jest oporność na APC, czyli na aktywne białko C. Badanie to polega na pomiarze czasu krzepnięcia w rozcieńczonym i nierozcieńczonym osoczu. Dodatkowym badaniem jest aktywność białka C i S. Oprócz tego przeprowadza się badania genetyczne w celu znalezienia mutacji, np. mutacji czynnika 5-Leiden. Wyróżnia się trzy fazy leczenia przeciwkrzepliwego. Pierwsza, leczenie wstępne, czyli kilka pierwszych dni. Stosuje się HDCZ, czyli heparynę drobnocząsteczkową i rivaroxaban, czyli doustny antykoagulant, nie będący antagonistą witaminy K, w skrócie NOAC. Drugie, leczenie podstawowe, czyli powyżej 3 miesięcy, gdzie oprócz wspomnianych wcześniej NOAC i HDCZ, stosuje się także VKA, czyli antagonistów witaminy K. Trzecie, leczenie przedłużone, czyli leczenie bezterminowe. Preferowane są NOAC, a w przypadku APS, czyli zespołu antyfosfolipidowego, preferowane są VKA. Przewlekłe leczenie jest wskazane tylko u pacjentów z objawami.